Hejka! Hejka! Dzisiaj mamy haul zakupowy, zabawkowy i pokażemy wam nasze ostatnio kupione zabawki. No to zaczynamy. Pierwsza zacznie Emma. To ja mam mój slime, który robiliśmy w tamtym filmie. To są takie dwa i one kosztują tylko 16,99 i są, można je kupić w Biedronce. No. Mam jeszcze kreatywną plastelinę i jeszcze jedną kreatywną plastelinę. Kosztują tyle samo i jedną kupiłam w księgarni. Czyli 24,99. A drugą kupiłam na internecie. No. Ale też można ją kupić w Empiku. No. I też mam tutaj taką piankę. To jest łabuśka. Którą, którą kupiłam też w Empiku. I reszta też ma taką. I jeszcze mam musi z Piotrusia. To taki nasz 25, zabawkowy sklep. 99 kosztował. Ja mam jeszcze taki mały. Kosztował tyle, ile ten. I ten kosztował, to jest 16,99 i tam są różne niespodzianki, więc można dostać różne inne squishy, no. I one są słodziutkie. No. Rubiczek. Dobra, teraz ja. Moją pierwszą rzeczą jest taki squishy nom nom, skupiony w świecie zabawek. Mhm. On jest super. On pachnie. Za 45 zł. Trochę drogo, ale opłacało się. Następną rzeczą jest slimy. Są slimy. Kupione w Biedronce za jakieś 16,99. Możecie je kojarzyć z filmu, jak robimy je. No, one są bardzo fajne. Następną rzeczą to jest taka piankolina. Kupiona w Empiku za 4,99. Zielona. Emma ma pomarańczową. Ona jest super. To jest taki jakby stropian. Ona jest bardzo ona jest klejąca, ale ona się nie przykleja do rąk. I ostatnią rzeczą moją jest taka kreatywna plastelina transparentna. To jest po angielsku przezroczysta. No. Ona jest super. Naprawdę. Mam jeszcze taką różową, ale zostawiłam ją akurat w domu, a jesteśmy u Emmy w ogródku. I to koniec. A, zapomniałam wam powiedzieć. Tutaj jest mój brat Wojtek. I on też wam pokaże, jakie ma rzeczy. No właśnie. Więc pokażę. Pierwszy jest slime kupiony za 9, za 6, 16. za 16,99 w Biedronce. Bardzo polecam, bardzo fajny. No. Kreatywna plastelina, tak samo jak u innych. Też bardzo fajna. Empiku. Niebieska, jak widać. No. Też ma niebieską. I piankolina kupiona za 4,99 w Empiku. I to tyle. No i to tyle. Bardzo polecam. No. Ona jest naprawdę bardzo fajna. I tym, i tą rzeczą kończymy nasz odcinek. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa. Pa.